Siemano, witam wszystkich w Overwatchu, w serii, w której banujemy obrzydliwych cheaterów. Po prostu staramy się ich wyeliminować ze społeczeństwa. Pan Suspect 6-1. Celownik, no nie najgorzej, przynajmniej nie w podłodze. Teraz w podłodze było i dosyć szybko zaczął strzelać. Widział głowę, CTK. No i bardzo dobrze, w sumie czeka, ma czas. Czeka może któryś z CTS skróci, w ogóle dziwne, że wszyscy z CTS są na A, ale może widzieli bombę, dlatego zrotowali. Chyba tak było. Pan Suspect trochę śpi, powinien wychylić pomoc kolego. Szybko strzela, te namierzenie, to co przed chwilą się stało. Jak próbował, jak przez ściany po prostu nacelował na CT, to było akurat dziwne, szczerze mówiąc. Widać było wyraźny ruch celownikiem na model przez ściany. Chyba bany hopscript. Dziwne, że patrzy się tam. Aha, dobra. Może nie było widać tego CT na schodach wcześniej, ale w ogóle nie patrzy na schody. Prawda, słychać już go. Ale mimo wszystko dziwnie się zachowuje. O. Podejrzane strasznie. Ale sika zdobył. Ach. No nie, no wallhack jak nic. Proszę państwa, kto wychyla z awką na midzie i patrzy od razu na prawo, zamiast sprawdzić pierw lewą stronę okna, gdzie najczęściej jest awka. Mnie po prostu tak zaleciało wallhackiem. Czujecie? Śmierdzi, śmierdzi. Co nam jeszcze pan podejrzany pokaże? O, dobry, dobry, fajnie się schował, fajnie. Timingowo. Oczywiście teraz pewny siebie. To te odbiegł. Plant chujowy. Bo z domku nie widać, z shorta nie widać. Znikąd nie. Czy CT będzie rozbrajał, czy nie? Pogoń za fragiem. Już go słyszy w oknie. No dobrze, co nam jeszcze możesz pokazać? Już wszystko w sumie wiemy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Ale dobrze, obejrzyjmy dalej, pośmiejmy się. Już nie wiem, czy jest się z czego śmiać. Chyba z nieudolności w kryciu się tego gracza. A, sprawdzę sobie niby ścianę. Ale czeka. Jakoś się nie pcha naprzód. I celownikiem jakoś tak bardziej w stronę ławki jest skierowany, tak? Co się dzieje? Niby zaskoczony. Jak od momentu, gdy widział tego CTK przez ścianę, to jakiś taki zaczął się robić drewniany, że niby ja tutaj poczekam, nie będę się pchał. No śmiech. Skąd ci ludzie biorą konta Steam? No bo wątpię, żeby kupowali, potem dostają bana i nowe kupują. Albo, nie wiem, albo komuś zhakowali konto. No albo koleś jest tak tępy, że nie wie, że dostanie bana. Takie akcje, jak gra z wallhackiem. No nie wiem. Albo może zarabia na tym, kupuje jakieś nowe konto na promocji. Używa jakiegoś wallhacka, boostuje kogoś, oni mu za to płacą. I profit. Zarobi więcej niż wydał na konto i tyle. To akurat go słyszał.
17,1 ma, a jest takim drewnem. Nic nie pokazał do tej pory, ani refleksu, ani jakiegoś game sensu. Nie sprawdza w ogóle pozycji, gdzie mogło być CT. No, jednak jak przed chwilą schował się i patrzył się w ścianę. Kto się kurwa patrzy w ścianę, gdy wie, że za nią jest CT? No nie patrzymy w ścianę, tylko patrzymy na lewo od tej ściany, tam gdzie jest wyjście ze ściany, tak? Tam gdzie może CT się pojawić. A nie patrzymy się w ścianę. No kurna, przecież to jest... idiotyzm po prostu. Ten pan wyprawia. Powie, żeby się chociaż krył, to może by tego banana nie dostał. Na pewno nie przez Overwatcha, jakby się dobrze krył. Wak to inna sprawa. Tam mógł słyszeć, ale... ale i tak, dziwnie... no, jak on stoi w ogóle? W zasadzie jego kumpel Albatros tutaj... aha, może Afczy. Jego kumpel Albatros w zasadzie patrzył już na cały site i na dżunglę i wszystko jakby wydawało się czyste. O, wie, że jestem drugi. Za szybko. Sprefire'ował. Ciekawe, jakie to są rangi. Pewnie jakiś... nie wiem, kałach może. Może. Bo niższa ranga jakoś. Ja nie, macie CT też jacyś kurwa są ułomni. Nie no, nie chcę obrażać, ale... po co oni tak hałasują? Potem taki suspekt niby jest czysty, bo słyszał. Okej. Okay. Co to miało być w ogóle? Już, pogoń za fragiem. Też dziwnie. Wychylił niby sprawdzić lewą stronę, ale zrobił to w taki sposób, że przecież CT mógł stać po prawej stronie. Najpierw się patrzy w prawą stronę, potem lewą. No ale to była tylko dla niepoznaki takie sprawdzenie. Tak. Tak to od niechcenia zrobił. Zero krycia. Może inaczej. Krycie jest, ale nieudolne. Dobra, to chyba będzie ostatnia runda. Chyba jedna. Beczste w ogóle. Nie. Nawet jak załóżmy terroryści chodzą co rundę na A, no to jednak warto jedną osobę zostawić na B, bo a nóż widelec zmienią taktykę. Kill normalny. Dobra głowa. A już wcelowany w oparciu. Już. I po tym strzale, pierwszym co zrobił, już jak widział, że CT podchodzi blisko, to przed przeładowaniem broni, zanim znowu mu się włączył zoom, już delikatnie w lewo celownik przesunął, bo wiedział, że nie zdąży po prostu... broń mu się przeładować, zanim ten CT wyjdzie, więc chciał być już w lepszej pozycji. Także też wiedział. Dobra. Najma nie miał. Wallhack tak. Także panu podejrzanemu i już zbanowanemu. Albo niedługo.
Mówimy pa, pa. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że w tym odcinku się czegoś dowiedzieliście. Pogłębiliście swoją wiedzę z zakresu cheatów i jak je wykrywać. Także tyle w dzisiejszym odcinku. A jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, dajcie znać, że lubicie tą serię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Overwatcha. Na razie.